Witam Was w nowym filmie na kanale. Dzisiaj troszkę inaczej. Dzisiaj operacje. Postanowiłem przypomnieć sobie, można powiedzieć, że przypomnieć albo zacząć czerpać trochę korzyści z nich. Ostatnio troszkę się naczytałem na forum. Można sobie fajnie pofarmić. Akurat dzisiaj operacją, nazwę operacji Wam nie powiem, bo jest błąd powtórki. To wspomnimy sobie na koniec. Aktualnie gram w tą tygodniową operację, która jest aktualnie w tym tygodniu dostępna. Niestety nie mam ekipy, muszę się zadowolić tym, co jest. Jeśli chodzi o operację, moje doświadczenie jest praktycznie zerowe. Zagrałem sobie chyba ze dwa razy, jak wchodziły francuskie pancerniki, tamtą operację, i to by było na tyle. W zasadzie nie wiedziałem zbyt wiele, w zasadzie nie wiedziałem nic. Natomiast w przypadku tej to tylko tyle, co udało mi się przeczytać, i zapewne kilka osób zauważy, te, które grają w operację, że popełnię kilka błędów. Popłynąć mogłem troszkę lepiej, na przyszłość w sumie będę wiedział co, jak i gdzie, ale to wiadomo, gdy się przechodzi pierwszy raz, nie wszystko jest jasne. Dziś Scharnhorst. Scharnhorst, o którym troszkę Wam opowiem. Jest to w zasadzie mój ulubiony, można powiedzieć, że były ulubiony pancernik, bo teraz się troszkę priorytety pozmieniały. Ale zanim do tego, chciałbym Was przeprosić. Ostatnio mogliście zauważyć lekki spadek, mówiąc bardzo lekko, ogólny spadek jakości materiałów na YouTubie. Jest to ewidentnie moja wina i niedopatrzenie, i tu nie ma co się tłumaczyć. O, Iron Duke poszedł. Nie ma co dywagować nad tym. No, powiem Wam tak, jak to się w ogóle stało. Znaczy, przede wszystkim dzięki Madżetowi. Wow, Madżet oglądał mój kanał. Nie wiem, czy to było jednorazowe, ale dzięki. Zwrócił uwagę, że ekran się rozmazuje na YouTubie. I prześledziłem troszkę sytuację. Okazało się, że Movie Studio, w którym renderuję filmy, zrobiło mnie bardzo brzydko w konia i postanowiło zresetować moje ustawienia, które miałem do renderowania. I po mojej tak jakby stronie, gdy ja wrzucam materiał, to sprawdzam go kilka razy. Pierwszy raz zaraz po nagraniu, czy wszystko się nagrało tak jak trzeba, czy zgadza się dźwięk i tak dalej. Później po wyrenderowaniu, czyli po połączeniu sobie wszystkich tych partów i tak dalej, wszystko się zgadza, to wtedy zaczyna to iść na YouTube'a. Na YouTube'a się wgrywa, na YouTube'a publikuje i wtedy sprawdzam też, czy zgadza się wszystko z dźwiękiem. Tylko że niestety, gdy w trakcie, jak ja sprawdzam to z dźwiękiem, to YouTube jeszcze do końca nie przetworzy nagrania i ja widzę to zazwyczaj w rozdzielczości 360p, ewentualnie 480, bo HD skakuje troszkę wcześniej, w zasadzie troszkę później. No i przez to nie zwróciłem uwagi, że zaczęły mi się robić braki w jakości. Za co Was bardzo przepraszam, teraz będę zwracał na to bardziej uwagę, przede wszystkim będę pilnował tej konfiguracji. Zresztą ci, co śledzą Facebooka, ewentualnie zaglądali na forum, to zauważyli, że już jest różnica, bo wyrenderowałem film wczorajszy jeszcze raz, ten na Salemie, i wrzuciłem go jako niepubliczny, podesłałem linki i tam już widać różnicę bardzo, że jest o wiele lepiej, także tego się będziemy trzymać, ta jakość powinna powrócić. I przepraszam też tych, którzy podsyłali powtórki, że ich bitwy są w takiej, nie innej jakości, ale niestety nie przechowuję sobie szablonów renderowania i dlatego nie jestem w stanie tego wygenerować jeszcze raz, ale to spokojnie. Popracujemy nad tym, myślę, że na pewno jeszcze nie jedna wasza bitwa znajdzie się na kanale. Mój kanał troszkę na pewno będzie jeszcze długo istniał. Nie mam zamiaru z tego rezygnować, zbyt dużo frajdy mi to sprawia. Tym bardziej na pewno nie będzie. Tym bardziej na pewno będą się wasze bitwy pokazywać. My to gadu, a tu 52 tysiące zrobione, dwa fragi, a przede mną Missouri, czyli groźnie. Scharnhorst, który, no, można powiedzieć, że kiedyś to mi bardzo brzydko Missouri przyłożyło, dwie cytadele bodajże, albo cytadela z groszkiem. Scharnhorst, który kiedyś był moim ulubionym pancernikiem, w tej chwili już nie bardzo, bo gdy wchodził, był bardzo mocny, teraz troszkę na przestrzeni tych kilku aktualizacji troszkę odstaje. W zasadzie, gdy go polosuję wysoko, to jest problem nim zrobić cokolwiek. Trzeba głównie pakować się na haeki, wtedy myśleć, że może się coś uda. No i przede wszystkim Scharnhorst stworzony jest do gry twarzą w twarz, można powiedzieć. Czyli na blisko bijemy się
A no, nie oszukujemy się, dzisiaj bardzo dużo osób gra na maksymalny zasięg, ewentualnie taki średnio daleki, a szantmos się do tego nie nadaje, to rozrzucenie dział jest, rozrzucenie pocisków jest duże i przez to on cierpi. To bardzo, tu pojawił się ten Lexington, niestety schował się za dymem, ładnie tutaj mu Dedek położy dym, nie wiem czy to jest celowe w tej operacji, bo jak mówiłem, przychodzę tu po raz pierwszy. A tutaj mam też kapitana z Bismarka, dlatego ta dodatkowa, tam sobie lekko popukuję. Tutaj miałem PPO-beki, które były na Missouri załadowane, poleciały tego Phoenixa, coś tam sobie weszło. O nie, zakończenie całej tej operacji będzie dosyć ciekawe. I w ogóle chciałbym nagrywać tę operację, przynajmniej żeby każda operacja miała u mnie chociaż jeden film. Myślę, że więcej nie trzeba, jedna wystarczy, tak pokazowo, żebyście sobie mogli zobaczyć. O, tu fajnie, 30 tysięcy ze zniszczeniem wchodzi, tak żebyście sobie mogli zobaczyć, o co mniej więcej tu chodzi, no bo to wiadomo, operacje jedna tygodniowo, nie każdy może, będziecie mogli sobie przeglądać się na kanale, jak to mniej więcej wygląda i z czym to się je. Niestety ten Lexington zniknął i tu już myślałem, że przepadnie nam jedna gwiazdka. Na szczęście tam chłopaki ogarną. Zresztą widać, że tam jeden z naszych krążowników idzie po lewej stronie. Próbuję złapać tamtego Lexingtona. Tu będzie lekka chwila grozy. Popełnił błąd. W ogóle tutaj jak płynąłem, to się zastanawiam, patrzę, że linia jest. Kurde, co jest? Za tym są miny? Nie, no nie, chyba nie. Ale popatrzę, że Duke of York się zatrzymał, bo ja pakuję mnie do przodu, żebym zgarnął. Minę, on sobie wtedy przepłynie, ale nie, no przecież tu nasze desantowce muszą przepłynąć, ale wolałem jednak przyhamować, co w sumie później okaże się dobrą decyzją, bo tam będą płynęły torpedy w moją stronę, dlatego dobra decyzja. Niestety tylko dwa trafienia. No i widzicie, 4 km i tylko dwa trafienia. To jest bolączka Scharnhorsta, ten rozrzut jest spory, niestety, no ale cóż, mamy gramy i tak go lubię bardzo. W dalszym ciągu sobie czasami, jak mam bardzo zły dzień, to sobie nie pogrywam. Daje jeszcze troszkę frajdy, zwłaszcza to dodatkowa. No i ludzie, którzy zapominają o tym, że mamy torpedy, robią też tą fajną niespodziankę, zbierając je, no nie. My tu znowu gadu, tu 96 tysięcy już zrobione, zaraz Dallas, zobaczymy co tam będzie. Bardzo, 16 tysięcy, dwie cytadele. Dziękujemy. I tu się trochę cofnę, bo można wpłynąć tam pomiędzy nasze okręty i one wtedy zaczną mnie lekko naprawiać. W sumie ostatnia naprawka chyba teraz poszła. O, tutaj reportuję. Ja w tej chwili nie wiedziałem do końca, co się dzieje. Tutaj nasi wpływają. Jest Atlanta, cofnąłem się, żeby się naprawić. Jest Nikolas. Zaraz chyba moja dodatkowa też tam coś zacznie. Chyba nawet nie zacznie. Dokładnie. Ogólnie, tak jak zazwyczaj narzekam na RNG i WR, to dzisiaj muszę pochwalić. Dzisiaj przegrałem jakąś bitwę dzisiaj? Chyba nie. Nie przegrałem. Albo jedną. Nie, chyba. Nie przegrałem wszystkie. O, wygrałem dzisiaj wszystkie. No to w ogóle pochwalam bardzo. Wargaming, dobra firma. RNG też fajne. Miłe i w ogóle. Dobra, skłamałem, ale okej. No i tu sobie wypłynąłem z tego kółeczka naprawiania, co popełniłem duży błąd. Zależało mi, żeby tego Lexingtona skasować, żeby tam wpadła gwiazdka jednak, ale okazuje się, że tam z przodu się zrespiły okręty i teraz nasze desantowce mają problem. I tu myślałem, że już będzie pozamiatane, że tutaj się rzucą na nasze desantowce, pozwalają je i to będzie tyle. Jeszcze tutaj nam barakuda na szczorsie zginął. Nie wiem dlaczego, ale na operacjach zawsze staram się skoncentrować ogień na niszczycielach, ale tu ładnie wciągnął torpedy. Tak, żeby się ich pozbyć, żeby nie przeszkadzały. Torpedy bolą i w ogóle, nie? No i dobra. Teraz zacznie się mała obrona. Dokładnie, żołnierze rozpoczynają lądowanie. My zaczniemy ich bronić i pilnować. Tu jeszcze się troszkę postrzela. W ogóle to jest mega zarobek na tym. Właśnie jeden desantowiec zginął, zrobiło się przykro. Niedobrze, bardzo niedobrze. W tym momencie musimy po prostu ich wszystkich zniszczyć, żeby wykonać zadanie główne. Bo niestety, ale zabraknie żołnierzy na 2000 desantu. Także trzeba się pozbyć kumpli. Kumpli znaczy się przeciwników. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Przekonuję się powoli do, przynajmniej tak mi się wydaje, przekonuję się powoli do krążowników, tam coś zaczynam działać. Wyprowadziłem Clevelanda po raz pierwszy. Ostatnio Clevelandem grałem, gdy był jeszcze szóstką. I dostałem go tam przy tej podmianie i tak sobie stał, czekał, aż przyjdzie jego kolej. I dzisiaj go wyciągnąłem, coś tam się nawet udało jakąś ciekawą gwiazdkę zbić. Pograłem sobie też dzisiaj budionnym i nawet ciekawa bitwa wyszła, która jak mi się nie udało grać nic ciekawego, to będzie pożegnaniem z nim na kanale, bo jak nie wiem czy pamiętacie, ewentualnie może nie wiecie nowi widzowie, że będę chciał, aby każdy okręt, którym grałem, znalazł się prędzej czy później na kanale swego rodzaju takim podsumowaniem, moimi odczuciami, jak to można by nazwać. No i tutaj skończyły mi się naprawki, mam 26 tysięcy HP, przeciwnik ciśnie i wydawało mi się, że to jest ostatnia fala, ale jak się dowiecie, to nie jest ostatnia fala. Właśnie powiedziałem, tam się coś pokazało. W ogóle fajnie, że gościu na Atlancie ma machine gun, nazwali, taki mały ukłon Wargamingu, że torpedy, no odwróciłem się, na szczęście nie idą we mnie. Sojusznik puścił, co zaraz będzie po tej Brytanii, jednak nie, 4 penetracje za 0, poko, jeden rykoszet, no ona była tam mocno uszkodzona, także to miało prawo tak się zachować, w międzyczasie już 140 tysięcy uszkodzeń, czyli fajnie, 222 trafienia z dodatkowo cały czas tam wali, mam już piąte podpalenie, to już w ogóle dzieje się. Ja miałem też, to miałem sobie pomyśleć, zauważyłem bardzo fajny odzew, jeśli chodzi o pomysł materiałach z mechaniką i tak dalej. Myślę, że się tego możecie spodziewać. Poszukam sobie dobrych źródeł, bo tak, aby pewnym być, to właśnie zobaczyłem, przerwę sobie, zobaczyłem, że Atlanta pakuje w nasze desantowce, trzeba się cofnąć, pomóc, żeby jednak nie pakowała, nie? Także wracając do tematu, możecie się spodziewać, że jednak te materiały będą, przydadzą się, tak jak ktoś wspomniał w komentarzu, zarówno nowym graczom, jak i ewentualnie starszym, aby uzupełnić wiedzę, a może przy okazji w komentarzach podzielicie się też swoją, także te materiały na pewno powstaną. No i ta pierwsza salwa w Atlantę była troszkę słaba, teraz to poprawimy, jest, leci kolejna. Tym razem już z Cytadelą, fajnie. No niestety, ale to RNG tutaj w tej bitwie RNG mi nie pomogło w zasadzie w tym scenariuszu, można to nazwać, za to dodatkowo skończyła Atlantę. Mam 11 tysięcy HP-czków, desant się udał, chłopaki zostali wyładowani. Niestety zabrakło ich do 2000, bo w tej chwili bitwa by się już skończyła, ale niestety musimy pozbyć się jeszcze Colorado. Tutaj można powiedzieć, że popełniłem błąd, bo powinienem się cofnąć i jeszcze troszkę się naprawić. Nie zginę w tej bitwie, to wam mogę powiedzieć. Tylko, że śledźcie ilość mojego HP i skończy się to mega fartem. Tak, skończy się mega fartem. Jakoś to przeżyję, uda się. O, tutaj miałem załadowane hajki, w zasadzie nie wiem dlaczego. A, myślałem, że ta Colorado będzie szło frontem. Frontem, jakby szło frontem, to lepiej byłoby rzucić hajeczki. Może go podpalić. To się chyba nawet udało. Nie zwróciłem uwagi. Lecą pepeczki. Fajnie 8000 tu zebrał. Podpalił mnie z dodatkowej już w ogóle. To już, w zasadzie teraz to już widziałem, że zaraz zginę. Zaraz będzie po mnie niestety. Ale jak wspomniałem, tak się nie stanie. Adrenalina działa. 16 sekund przeładowania robi swoje. Co chwila kolejna sawa. O, jeszcze taki mały niuans na koniec. Patrzcie, 1400, 1200, podpała 700, 600, 400, 200 i ugasiłem się. Ugasiłem się w ostatniej sekundzie. 273 HP mi zostało. Ponad 200 tysięcy zrobione. Na szczęście operacja udana. Będzie po Colorado. Przejdziemy do podsumowania. Nawet fajnie się zarabia. 750 tysięcy.
To jest z flagami i malowaniem. Zaraz zobaczymy sobie w szczegółach. 5600 expa, 1300 podstawowego. To wiem, że to jest asystent, a to nie mam pojęcia, jak to się nazywa. 218 tysięcy uszkodzeń, 112 trafień, 4 fragi, cytadelki. Fajnie, to dodatkowo po troszkę tam ponasuwała. 1700 podstawowego. Atlanta zagrała też bardzo fajnie. 10 fragów w ogóle, ale ta Atlanta. Rozkład obrażeń, troszkę tam dużo było tych okrętów. 110 dział głównych, 39 z torped, 53 bateria dodatkowa, 53 tysiące, plus 25 z pożarów. Wow, uszkodzenia potencjalne malutko. I właśnie, podstawie 409 tysięcy, to i tak jest bardzo dużo. No, to jest bardzo dużo. Nie, to jest podstawie z 341. To byłoby 209, no to i tak jest bardzo fajnie, jak za operację, według mnie bardzo, bardzo pozytywnie. Mam nadzieję, że film się podobał, tym bardziej operację, zapraszam na więcej. Dzięki za obejrzenie i do usłyszenia. Hejo.